Rebecca Sticker, Rebecca Sider, Rebecca Sander, Rebecca Sider. Rebecca Sticker, Rebecca Sander, Sticker, abagande. Rabbekes Sika Rabhagasai derekande, Ariaseke Rabbekes Sika Rabhagasai derekande, Hallelujah, 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 Oh, Hallelujah, 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 haya sanda kerebekesajderakarjasera! Årjasejderakanda haja! Halleluja! Årjasejderabekesejderakanda! Årjasejderabekesejderavakanda! Halleluja! Årjasejderakarjasanda! hala Oh Herrejalera! Åh, halleluja! Halleluja! Kohanipsiakelu! Teraz modlę się, aby Duch Święty napełnił Ciebie. Wolą Bożą jest to, abyś był pełen Ducha Świętego. Pełen Jego mocy, pełen Jego siły, pełen Jego namaszczenia. To jest Jego wolą, Hallelujah. To jest Jego wolą, jeśli jesteś chrześcijaninem. A jeśli nie jesteś, możesz się stać teraz, możesz przyjąć Chrystusa do swojego serca, jeśli chcesz. Wyznać Mu swoje grzechy, pokutować, uklęknąć przed Nim, przed krzyżem Golgoty zaprosić Go do serca, On wejdzie. Tak, On wejdzie. Mówię to na innych swoich filmach. Ale jeśli jesteś chrześcijaninem, to wola Boża jest taka, abyś był pełen Ducha Świętego. I może czujesz się dzisiaj, że nie jesteś pełen dła Świętego. Boj ze mną! O, napełnij mój kubek, Panie! Napełnij mój kubek, Panie! Chcę być pełen tego Ducha! Co, mój kielich się przelewał? Ty powiedziałeś, kielich mój przelewa się! Więc proszę cię, aby kielich mój się przelewał! Wypełnij mój kubek! O, hallelujah! Tak jest! Tak jest! Jezus powiedział: kochani, jeśli jesteś chrześcijaninem i nie czujesz się, nie, 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 nie czujesz, że jesteś pełen ducha świętego, to nie jest miejsce, yy, które Bóg przewidział dla Ciebie. Jeśli jesteś chrześcijaninem i czujesz się, że jesteś pusty, a bo na pustyni gdzieś to nie jest miejsce, to nie jest po prostu coś, co Bóg przewidział dla Ciebie. Może diabeł Tobie mówił, ale próbuję mówić, że to jest miejsce, ta jest wola Boża. Nie jest taka wola Boża. Wolą Bożą nie jest to, aby człowiek wierzący żył w jakiejkolwiek duchowej niemocy. Wiecie dlaczego? Bo jest napisane e, w e, Ewangelii, że e, kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć i łaknąć nie będzie. Więc dzisiaj modlę się do, Cie, do Boga. Modlę się za Ciebie, do Boga. Tak? Jest winno, że mnie było widać. Modlę się o Ciebie do Boga. I mówię, powstań w imieniu Jezusa, duszo. Powstań w imieniu Jezusa. Boże życie, niech się przepełni. I Boża moc. Haleluja. Duchu Boga żywego. Modlę się teraz, abyś Ty przepełnił każdą osobę, która mnie słyszy teraz. Haleluja. ora bacca shikara baha yasanda repeke sayitarahaya repeke sayitarahaya hara bacca shikara baha yasanda lara reke sayitarahaya ora bacca shikara baha yasanda lara bacca sayitarahaya hallelujah 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 oite hallelujah Ojcze, wypełniaj serca, wypełniaj duszę, wypełniaj umysły, Panie. Jezu, nie daj siłę, Jezu, daj siłę Twoim dzieciom. Niech powstaną, niech powstaną, niech moc Twoja działa w ich życiu. Haleluja. Niech uwolni się Twoje namaszczenie i Twoja pełnia dla nich. Haleluja. Kochany, przyjmij teraz obecność Ducha Świętego. Przyjmij tam, gdzie jesteś, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, ja łamię wszelkie jarzmo nad Twoim życiem, łamię wszelką moc diabła nad Twoim życiem, w imieniu Pana Jezusa ja związuję wszelkie złe moce nad Twoim życiem, związuję wszelkie złe duchy, teraz mocą Mnie Jezus ogłaszam pełnię uwolnienia, pełnię uwolnienia w imieniu Jezusa, o pełnię uwolnienia. W imieniu Jezusa Chrystusa, szatanie, zabraniam ci dotykać każdego. Zabraniam ci dotykać kogokolwiek z tych, którzy słyszą mnie teraz. Precz w imieniu Jezusa Chrystusa, rozkazuję ci odejść od każdego, kto to słyszy i przyjmuje to modlitwę. W imieniu Jezusa, gromie cię i rozkazuję ci odejść i więcej nie wracać mocą imienia Jezus. O, i modlę się o ochronę krwi Jezusa dla każdego, który jej potrzebuje teraz i zgadza się z tą modlitwą i o pełnię Ducha Świętego. I chcecie uwielbić teraz Jezu za to, że wysłuchałeś moją modlitwę. A karabagasija, awa że słyszysz mnie Panie, chwała Tobie za Twoją odpowiedź. Dziękuję Ci Jezu, że słyszysz tą modlitwę. Halleluja! I ta modlitwa jest wysłuchana w Twoim świętym imieniu. O, dzięki Ci Panie! Wywyższenie i cześć i Uwielbienie! Panu Jezusowi, królowi, barankowi Bożemu, który przelał swoją krew za nas. Halleluja! Przyjmij ogień i modła świętego. Niech pali się nad Tobą i w Tobie w imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja! Powstań! Weź to, co Bóg przygotował dla Ciebie. Amen. Pozdrawiam serdecznie, kochany przyjacielu, gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek nie słyszysz, niech łaska Boża będzie z Tobą, Boża miłość i Boża moc. Amen.